Miałem sen, że siedzę na tronie, pięknym tronie wśród gwiazd. Piękna muzyka i masa ludzi słuchanych, tak jak ja. W tym etosie wspólnego istnienia ja i lud, który mnie otacza, jesteśmy zachwyceni. Stary pierdoła na siódmym piętrze, rano wstaje i co? Włączyć radio, włączyć telewizję i co? Ja wolę tutaj mieć węża, o tu, o. Patrzę, leży, no dobra, zwinięty, tak się zbija. I reguluje mi liczebność populacji myszy, żeby mi za dużo jabłek nie zjadła albo innych owoców. To coś jest, ta emanacja brzusz, konary brzusz. To jest to, że my żyjemy w tym świecie, w tym bogactwie, które nie jest złotem, ale jest rajem. Tutaj przybyliśmy z Piotrkiem, naszym synkiem, z Bożeną. Lał deszcz straszny. Przybyliśmy, pokłóciliśmy się, ja ogniską na namiot deszczny. A Bożena mówi, jak tylko się rozwidni, to ja zabieram Piotrka i uciekam. I poszła na skałki. I wsiąkła. I zaczęliśmy budować chałupę. Bożena zrobiła coś do jedzenia, Piotrek podał jakieś narzędzie i razem żeśmy już tu zarys zrobili tego. One pojechały do Olsztyna, ja zostałem, robiłem. Bo ona, Bożena, całuje cię, Bożenko, chociaż cię tu nie ma, już odeszłaś. Powiedziała, możesz cały rok nie być obecny, ale na łamanie opłatka musisz być tu, w Olsztynie. No i tak było. Tu był kiedyś student, słuchał moich wypowiedzi i powiedział: pan chyba jest pacyfistą od urodzenia. Nie zaprzeczyłem. My w ciągu ostatnich 50 lat wywołaliśmy 48 konfliktów zbrojnych. Czy człowiek zwykły może mieć wpływ na ustanowienie pokoju na świecie?
chyba na to nie ma odpowiedzi. Ale próbować trzeba. No to ja próbuję. No, no i te moje próby represją w stosunku do mojej osoby są skierowane. Ciągle byłem prześladowany. Musiałem się kryć i uciekać. Całe życie niemal byłem ścigany. Siedzę na tronie, pięknym tronie wśród gwiazd, piękna muzyka i masa ludzi słuchanych w tym etosie wspólnego istnienia. Ja, monarcha siedzący na takim pięknym tronie i lud, który mnie otacza, jesteśmy zachwyceni.